Program napędza marka Powerbank Energy Drink. 59-31, tak wygląda wynik meczu, w którym Afortis Tarnów pokonuje Unię Tarnów. Obok niej jeden z bohaterów naszej drużyny, Frederik Jakobsen, zdobywca 12 punktów i dwóch bonusów. We have good day today, this is good Sunday, big trophy versus Unię Tarnów. Your points, 12 plus 2. Yeah, it was good, it was really nice. We keep on building after last week's great match here also, so things are clicking good in the team and we have fun on the track and proves on the scores for all the team, so it's very nice. Frederik zadowolony, jak mogłoby być inaczej z tego spotkania. Mówi o tym, że dzisiaj było w drużynie sporo takiego pozytywnego luzu, zbudowali się poprzednim meczem tutaj w domu, no i efekt w postaci tego wyniku daje nam wszystkim dużo satysfakcji. What do you think about future in this season? You know, we're on a pretty good run right now. Confidence is good and we believe in ourselves, and now we have an important match in Bydgoszcz next week and we have full focus on this now. So I think we keep on pushing all we can and you know, it's possible for us to win the rest and then we see what happens at Speedway, so anything can happen, right? Dzisiejszy mecz to zwycięstwo. Zapytałem Frederika o to, jak widzi przyszłość naszej drużyny, bo ciągle matematyczne szanse na rundę play-off. Być może niektórzy z kibiców teraz pękają ze śmiechu po tej mojej wypowiedzi, ale póki te szanse są, należy w nie wierzyć. I tak dzieje się w przypadku naszej drużyny. Mówi o tym, że ekipa jest skupiona na tym, co działo się będzie w przyszłym tygodniu. Przyszły weekend to wyjazd do Bydgoszczy. Mamy wszystko, jesteśmy pewni siebie, mówi Frederik Jakobsen. Mamy wszystko, aby ten mecz wygrać kolejne mecze wyjazdowe. No i z tą pewnością siebie, taka jak zbudowana jest teraz w naszej drużynie, być może awansować do playoffów. Thank you for today and big congratulations. Dzięki bardzo. Okay. Jeden z bohaterów dzisiejszego spotkania, zdobywca 14 punktów, Peter Kildemand. Peter, it was so good Sunday. We can see many good actions. Your actions and our team actions, yeah? Yeah, absolutely. It was really important the team win, you know. We get the bonus point also, so yeah, it was really important and yeah, thank you. I had a good day and yeah, I'm really happy about the performance. Mówiłem o tym, że dzisiaj mamy dobry dzień. Widzieliśmy na to, że dużo dobrych akcji w wykonaniu Petera, w wykonaniu pozostałych członków naszej drużyny. Peter mówi o tym, że to bardzo ważne, że dzisiaj wygraliśmy. Wygraliśmy, przypomniał, za 3 punkty, bo przecież zwycięstwo w Tarnowie plus zwycięstwo w Gnieźnie daje nam również punkt bonusowy. Także pojedynek z Unią Tarnów w tym roku zaliczamy za 5 punktów. What do you think about our future? What do you think about our chance for playoff? You know, the chance is there, you know, it's not far away, you know, we're gonna have some tough away meetings, but, you know, I really, really believe in this team, because you can see now everybody scored a point, you know, and that's really important, you know, because everybody need to score, to make the playoff, to make these away meetings, and I think we have a really good chance, we just need to keep on building and pushing on and I believe in us. Ciągle z pewnym uporem maniaka pytam o te play-offy, ale drodzy Państwo, no, nadzieja umiera ostatnia. My ciągle musimy wierzyć, tak dzieje się w przypadku naszej drużyny. Peter, tak samo jak wcześniej Frederik Jakobsen, mówił o tym, że póki nadzieja jest, póki szanse są, należy w nie celować. Mówił o tym, że w naszej drużynie nastąpił pewnego rodzaju przełom, drużyna jedzie lepiej, wszyscy punktują, nie mamy tutaj słabszych ogniw, no co przynosi efekt w postaci takich dużych zwycięstw jak dziś. So next meeting, we have away meeting in Bydgoszcz. Yeah, absolutely, you know, and it's gonna be a really tough one, but again, you know, I believe in us and we need to push on and I reckon we can do it. Nie brakuje nadziei, nie brakuje dobrych chęci w naszym zespole. Pytałem Petera o mecz Bydgoszczy, mówi, że to będzie piekielnie trudny mecz. Takiego wszyscy się spodziewamy. Bydgoszczanie z pewnością na własnym terenie będą chcieli również zdobyć 3 punkty, bo przecież wygrali tutaj w Gnieźnie, nie będzie łatwo, no ale póki jest nadzieja, o tym mówiłem od początku, to należy ją mieć i należy ją utrzymywać. Do Bydgoszczy jedziemy po zwycięstwo. Thank you for today. Thank you very much. Sponsorem programu jest Hilgas. Hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw.